Cześć, tutaj Ewa z kanału Soul GPS. Witajcie. Dzisiaj odpowiadam na pytanie jednej z moich widzów na temat, co zrobić, kiedy pracujemy pod tym samym dachem, gdzie znajduje się nasz narcystyczny ex-partner lub partnerka. Gorzej, co jeżeli w tym samym miejscu również znajduje się obiekt jej lub jego atencji? Zanim przejdę do tematu, chciałam zrobić szybkie ogłoszenie i powiedzieć Wam, że będę wykładała warsztat w tym roku jeszcze w Amsterdamie, listopad 24, to wypada sobota. Jeżeli jesteście zainteresowani lub znacie kogoś, kto może skorzystać z takiego warsztatu, to oczywiście zapraszam. Należy mi wysłać e-mail pod adresem soulgpshealing@gmail.com. Pod spodem zamieszczę ten mail. I chciałabym tylko powiedzieć, że warsztat będzie wykładany w języku angielskim. Będziemy cały dzień razem od 10 do 18. Również będziemy serwować wegetariański posiłek, po to, żebyśmy nie musieli przerywać naszego czasu razem. A w piątek wieczorem, dzień wcześniej, zrobimy bardziej takie informalne spotkanie po to, żeby się poznać, zaznajomić się z naszymi intencjami i naszymi historiami. Także serdecznie Was zapraszam. Parę słów na temat tematów, jakie będą poruszane. To jest uzdrowienie wewnętrznego dziecka, stawianie granic, jak i odnalezienie celu swojego życia. Także zapowiada się fantastyczny czas. Jeszcze raz, jeżeli znacie kogoś lub sami chcielibyście wziąć w nim udział, zapraszam do Amsterdamu w sobotę 24 listopada. Dobra, teraz przechodząc do tematu. Co robić, kiedy pracujemy razem z naszym byłym lub byłą osobą, która w sposób emocjonalny, fizyczny, psychologiczny znęcała się nad nami. Tydzień temu była naszą odpowiedzią na wszystkie nasze marzenia, na wszystkie nasze potrzeby. Przysięgała wierność, przysięgała to, że nas kocha i że chce z nami być już na zawsze. Tydzień później już paraduje się z inną osobą. My czujemy ból i jesteśmy zmuszeni na to, żeby to obserwować. Co zrobić? Mam dla Was 5 porad. Porada numer 1 to jest, żeby się odciąć emocjonalnie. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, zwłaszcza takie codzienne bycie zmuszanym na to, żeby codziennie się obserwować to i być świadkiem tego, co się rozwija między osobą, z którą byliście tak blisko i która w tej chwili już jest z kimś innym. Ale te granice musimy wyznaczyć tak czy inaczej. Oczywiście o wiele łatwiej jest to zrobić, jeżeli tej osoby nie musimy już oglądać na oczy. O wiele trudniej, jeżeli ona wciąż tam jest. Ale ta praca jest niezbędna, czyli wyznaczamy dwie rodzaje granic. Pierwsza granica to jest granica wewnętrzna, czyli przypominanie sobie na okrągło ciągle, kim ta osoba jest i wspomaganie się w swojej własnej decyzji, że zrobiłaś lub zrobiłeś odpowiednią rzecz odchodząc, ponieważ ta osoba nie jest ani emocjonalnie, ani psychologicznie gotowa na to, żeby mieć zdrowy związek. I ma jeszcze bardzo dużo pracy przed sobą, pracy, która najprawdopodobniej nie zaowocuje za bardzo, ponieważ narcyzi, jak wiemy, nie chcą się zmieniać. Natomiast Ty również masz teraz trochę pracy do spełnienia nad sobą i to jest właśnie ten czas, kiedy musisz zacząć koncentrować się na sobie i na swoich własnych potrzebach. Jeżeli jest Ci z tym bardzo ciężko i nadal bijesz się, zastanawiając się, co takiego Ty zrobiłaś, ile w tym było Twojej winy, przestań to robić. To jest takie samobiczowanie się. Znam to doskonale, do niczego dobrego to nie prowadzi. Musisz zdać sobie sprawę, że zachowanie tej osoby nie ma nic wspólnego z Tobą. On lub ona po prostu tacy są, tacy byli przed poznaniem Ciebie, tacy będą w przyszłości. Fakt, że mają nową dziewczynę czy chłopaka wcale nie znaczy, że oni się zmienili. Być może na chwilę, ponieważ teraz są na tym etapie miłosnego bombardowania, czyli to wygląda trochę inaczej, ale prędzej czy później dramat znowu się włączy, znowu się zacznie. Kiedy jesteś w ich obecności, zachowuj się bardzo profesjonalnie, myśl o tej szarej skale, czyli zachowuj się w sposób nieprzyciągający uwagi do siebie. Broń Boże, nie flirtuj z nimi,
ani z kimś innym, żeby wzbudzić w nich zazdrość. To jest tylko sposób na wciągnięcie się głębiej z powrotem w tą samą grę, jak i również nie czytaj między linijkami, jeżeli coś ci dają do zrozumienia, komunikują się z tobą i tak dalej, nie reagujcie na ich przynęty. Numer dwa. To jest trzymaj swój kontakt z nimi do absolutnego minimum, czyli okazuj bardzo mało zainteresowania emocjonalnie i jak najszybciej ulatniaj się do swojego miejsca, do swojego biura. Jeżeli jesteś w miejscu bardziej publicznym, gdzie ludzie się spotykają i oni nagle nadchodzą albo są akurat w tym miejscu, staraj się raczej tam nie przebywać po to, żeby nie tworzyć takich sytuacji, w których ludzie zaczną później plotkować, mówić na ten temat. W ogóle na ten temat bym za dużo nie mówiła, jeżeli jesteś na terenie pracy, ponieważ tak jak wiemy, ludzie uwielbiają się żywić dramatami innych i z tego może się tylko zrobić bardzo przykra sytuacja. Jak wiemy, z narcyzami jest bardzo trudno wygrać, ponieważ to są osoby podstępne, które potrafią tak przedstawić sytuację werbalnie, że no my jakby spadamy na poziom przegranej, tym bardziej, jeżeli mamy do przerobienia bardzo dużą ilość emocji. Także nie wciągałabym się w nic, stałabym z boku, ignorowałabym tą osobę i tak dalej. Jeżeli zdarza się tak, że pracujecie wspólnie nad jakimś projektem, ty lub ta nowa osoba, z którą oni są, zawsze można iść, poprosić twojego szefa, wytłumaczyć sytuację jak najdelikatniej, po to, żebyś była przeniesiona w inne miejsce. Numer 3. Zacznij się bardziej sobą zajmować. Zacznij się koncentrować na sobie, na swojej przyszłości, na tym, co jest dla ciebie potrzebne i przydatne najbardziej na swoim zdrowiu. Czyli spędzaj czas, kiedy jesteś sama lub sam, budując swoją samoocenę. Buduj swoje poczucie wartości, czytaj książki, które na ten temat właśnie mówią, spędzaj czas na spacerach, na ćwiczeniach, wychodź do teatru, spędzaj czas z ludźmi, którzy sprawiają, że jest ci z nimi dobrze. Jeżeli tego jest dla ciebie za dużo, to wtedy w tym wypadku jest okej, trochę się odizolować, zrobić sobie taką hibernację po to, aby spędzić czas ze sobą i skoncentrować się, tak jak mówię, na swojej przyszłości, na swoich golach, na swoich celach. Staraj się za dużo nie myśleć na temat przeszłości. Jeżeli musisz to zrobić, to bardzo bym polecała odgrodzić sobie powiedzmy godzinę dziennie, kiedy piszesz w pamiętniku, wyrzucasz z siebie te emocje, że musisz się wypłakać, zrób to, nie rób tego absolutnie w obecności tej osoby. Oni się tylko będą tym żywić. Uwielbiają triangulację, uwielbiają wzbudzać zazdrość, uwielbiają widzieć, że niszczą cię swoim zachowaniem. Czyli nie dawaj im tego pożywienia. Jeżeli jest ci to przydatne, poproś o pomoc. Czasami w firmach można dostać nazwisko jakiegoś psychologa. Oczywiście to musi być osoba, która jest zaznajomiona z tematem narcystycznej przemocy. Inaczej lepiej się nie angażować, ponieważ można jeszcze wyjść gorzej z takiej terapii. Także trzeba bardzo uważać, z kim się ma do czynienia. Lub współpraca z coachem lub przyjacielem, osobą, która cię dobrze zrozumie. I tak mówię, spisujcie te wasze doświadczenia, żeby wyzbyć się tego ze swojego organizmu, jak i również wysiłek fizyczny czasami może nam w tym doskonale pomóc. Numer 4. Poproś swojego szefa, żeby cię przeniósł do innego działu lub do innego biura, powiedzmy w innym mieście. To może być naprawdę dobra okazja na nowy początek. Jeżeli tego jest za mało dla ciebie, to proponuję punkt numer 5. Zacznij szukać nowej pracy. Być może jest jakaś firma, na której chciałaś pracować od jakiegoś czasu. Być może chciałeś zmienić kierunek całkowicie. Może to jest czas do całkowitej wyprowadzki do innego miasta, w inne miejsce po to, żeby zacząć życie od nowa. Wiem, że to jest bardziej zaangażowane rozwiązanie, jest ono nieco większe, ale musisz sobie zadać pytanie w którymś momencie, czy autentycznie jest warto, żeby eksponować się do tych właśnie bardzo negatywnych emocji i przechodzić przez te swoje cierpienia, czy może lepiej jest podjąć inną decyzję, podjąć inny krok i całkowicie zmienić tor i bieg swojego życia. Być może, że to zmieni wszystko na lepsze. I ja tego Tobie z całego serca życzę. Zapraszam do komentarzy poniżej, zapraszam do więcej pytań i oczywiście zapraszam do Amsterdamu. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, pa, pa.